To mój Type A. Wyjątkowy stan. Adrenalinę chcę czuć, bo ostatnio nic nie czuć. Zalicza z plecy, nie jest łatwo stać z pleców. Mam kompleksów w plecach, ale spokojnie dzieciak. Mam też wiarę w siebie, taką, że mógłbym wypełnić przedział PKP. Robię rapę, jakbym robił sos. Niby trochę go już mam, ale nie mam dość. Nie mam dość, bo chcę wejść wyżej. Nie wiem jak tam jest, ale jak zamykam oczy, to widzę. Ja bym chciał tutaj zacząć od jednej rzeczy. Płyta, którą zamówiłem, która jest... Gdzie można właśnie taką płytę dostać, powiedz mi? No na pewno wystarczy zwrócić się do mnie, czy to poprzez fanpage, czy profil facebookowy, instagramowy, bądź po prostu wejść na stronę albumholocaust.pl i tam jest możliwość zakupu tegoże albumu. Także ja bym cię poprosił, żebyś mi ją teraz podpisał, to będzie jasna pierwsza sprawa. Płyta do podpisu, będą też inne. Z przyjemnością. Ja się tutaj kawki napiję. To będzie moja płyta, ale inne też będą podpisane. Niech sobie ładnie wyschnie. Dobrze. Sami dobrze wiecie, że żeby zacząć jakikolwiek podcast czy jakąkolwiek rozmowę, nie jest to łatwe, bo chcemy dołożyć do tego serca i na pewno, żeby to wyszło szczerze, a nie pod publikę, więc... Ja bym chciał takie pytanie skierować teraz do ciebie. Jeśli takowa będzie w ogóle. Oczywiście. A ja chciałbym ciebie zapytać, jak u ciebie z językiem angielskim? No, powiem szczerze, że dostatecznie i to jest naciągana trójka. No niestety, poliglotą nie jestem. Były podejścia, były próby. Zawsze chciałem się tego języka nauczyć, ale najwidoczniej nie miałem na tyle determinacji, żeby go nauczyć się w stopniu, wiesz, dobrym i komunikatywnym. Jest to poziom naprawdę no, słaby, tak? Wiesz, jak znalazłbym się w Stanach, to te podstawowe rzeczy bym załatwił. Natomiast pogadać na luzie, to już szału by tam nie było, nie? Okej, zawsze można to zmienić, nie? Jasne. Ja mam takie proste pytanie dla ciebie, które cię nakieruje na pewno. Przetłumacz mi świeże koty. Świeże koty, fresh cats. Okej, okay, no to jest ten poziom, który jeszcze, wiesz, wyrabiam. No i rozumiem, do czego pijesz, tak? Do akcji... która miała miejsce jakiś czas temu. Bardzo dobra inicjatywa braci Jazz z Gliwis, duetu producenckiego i Ludiego, który to od strony wideo ogarnia wszystko. Także wymyślili sobie, że gościu przed 40 będzie pierwszym świeżym kotem. Ubawiłem się dość mocno, ale też ucieszyłem się, że po prostu zostałem zaproszony. No i odbywa się to na zasadzie, że dostajesz muzyczkę, piszesz numer, wszystko trwa dość szybko, bo tam nie ma czasu na, wiesz, 2-3 tygodnie, tylko raczej 2-3 dni. Jedziesz do studia, realizujesz ten numer u braci Jazz w studiu i następnego dnia praktycznie realizujesz teledysk. Wszystko jest naprawdę na fajnym, wysokim poziomie, wyszło to dość dobrze, także zapraszam do sprawdzenia tego, bo jest też klip Fresh Cats, klocki Lego nazywa się kawałek, jest do tego dość fajny obrazek, kręciliśmy go w Chorzowie, w starym, to jest hala targowa stara, opuszczona, klimatyczne miejsce. 9-8, owszem, było trochę czasu, no odsyłem noże. Teraz czuję to, że to jest hip-hop, mój hip-hop. Nie ma tutaj podjazdu, żaden pisko, weź idź stąd. Hej, to jest wszystko, co mam tu i nie kończę. Wypuszczam pnące i hordę hartów. A powiedz mi jeszcze troszeczkę więcej o Fresh Cats. Oni tworzą ogólnie muzykę, czy też zapraszają raperów do tworzenia, czy robią coś swojego? Tak, wiesz, ze Skorupem, tak, nagrali chyba 2 albumy studyjne, bracia Jazz, także oni tam działają, a Ludi to jest człowiek, który naprawdę świetne teledyski robi i od strony wizualnej ogarnia ten projekt, więc dobrali się w trójkę i no, zaczynają coś nowego. Oby to się udało, Ludi miał wcześniej przygodę już z cyferami. Te cyfery, jednym z nich też brałem udział, brał też Dzidu udział w jednym z cyferów, mój ziomeczek z RWC. I one dość fajnie się zakończyły, bo tam już ostatni zawodnicy, to tam się pojawił Rahim, Abradab, także dość wysoko to poszło. Ludi ma dość dużą siłę przebicia, no i od strony wizualnej, tak jak wspomniałem, fajnie to ogarnia. Kontrolujcie tą akcję, Fresh Cats. Także też polecam, sam słuchałem, na pewno jak się tylko pojawiło, obserwowałem i na Instagramie, bo możecie tutaj Błaszcza obserwować na Instagramie, możecie obserwować na YouTubie. No i
jeżeli ktoś posiada konto na Spotify'u, to jak najbardziej może się pogibać i posłuchać tego, bo tam jest kilka płyt. Tam, jakie tam na Spotify'u znaleźć? Są trzy albumy. Silesian Boom Bap, który zrobiłem z DJ-em HWR-em wspólnie. Jest Propolis, ponownie się pojawił, bo go nie było na Spotify'u jakieś pół roku, ale ponownie jest wrzucony. No i najnowsza płyta, którą zrobiłem z Kubą, czyli ze Szczyptą Smaku. Jedną, drugą, duetu producenckiego Guadalupe. To jest płyta HLKST. Ten skrót oznacza słowo Holokaust. Co zwykle to życiem jest dla nas nie cyrkiem na pokaz. A te style to się rodziły na blokach, na murkach i szkołach, ławeczkach i schodach, na wolnych pod beatbox, po pęksu z typlowa. Czy warto robić muzykę, nie mając szerokiego audytorium, to znaczy milionowych wyświetleń? Tak, tak. Czy warto? No, to już każdy musi sam sobie odpowiedzieć. Od strony finansowej nie warto. No to to jest... Mówię to wprost i trzeba do tego interesu raczej dołożyć, niż oczekiwać jakichś tutaj profitów finansowych. Natomiast dla swojego rozwoju, bo twój podcast to jest rozwój osobisty, tak? Okej. Okay. Także dla rozwoju osobistego, jakikolwiek on by nie był, dla podnoszenia swoich skillsów, dla dobrego samopoczucia, komfortu psychicznego, warto. Także no, trzeba to podzielić na dwie kwestie, finansową i nazwijmy ją mentalną. Dla mentalnej strony zdecydowanie tak, dla finansowej nie polecam. Czyli jak mamy dwie strony, nazwijmy to dwoma stronami tak. medalu, gdzie jedna to jest tworzenie, to jest to, co posiadasz, ten element twórczy, który jest dość silny, który ciebie odzwierciedla, i nie mamy tych finansy, ale chcemy tworzyć. To czy ty uważasz, że trzeba tworzyć, mimo tego, że te finanse nie sprzyjają nam? Nawet w tych czasach. Czy trzeba tworzyć? Wiesz, to już musi wyniknąć z jakiejś wewnętrznej potrzeby twórcy, tak? Jeśli jest taka potrzeba wewnętrzna i dany twórca czuje, że musi tworzyć, bo rozwali mu czaszkę, no to znaczy, że ta potrzeba jest silna i powinien to robić. Jeśli to jest na siłę, bo na przykład ktoś chce rapować, bo kolega też rapuje i on też chce rapować, a widać, że nie ma tego czegoś, nie ma skillsów i powiedzmy po roku, dwóch próby szlifowania tego dalej jest tego kupa przysłowiowa, no to nie powinien tego robić. No wiesz, może sobie to robić, tak, do szuflady. Może też rzucać to na YouTube, bo ogólnie nie ma zakazu, wiesz, YouTube nie blokuje słabych numerów, tak? Nie ma takiej poprzeczki, takich algorytmów, że jak coś jest kiepskie, to nie załadujesz tego na YouTube. Wleci. No ale co z tym potem się stanie, to już jest inna strona medalu, nie? Więc jak jest wewnętrzna potrzeba, tworzyć. Proste. Ja taką potrzebę jeszcze czuję póki co, dlatego wychodzą te krążki. Ten krążek ostatni robiliśmy 2,5 roku z Kubą, także to już coraz dłużej trwa, bo kiedyś album robiłem rok i był gotowy, a teraz już trzeba więcej tego czasu poświęcić, no bo jest trudniej coraz, no. Jesteśmy starsi, nie? Jest trochę więcej obowiązków, czasem się nie chce, tej zajawki trzeba szukać, jakichś bodźców trzeba szukać, które, wiesz, skłonią nas do jakichś działania. Także tak. Ja chciałbym nawiązać do tego, bo zacząłem część wypowiedzi, jak najbardziej się zgadzam z tym, co powiedziałeś i podpisuję się pod tym. Jest to dość ciężka sprawa, żeby zorganizować jakieś pieniążki do tego, żeby realizować swoje cele, ale mimo to ja bardzo się cieszę, że te cele realizujesz, bo tak się poznaliśmy, tak? Dotarła do mnie informacja poprzez mojego dobrego przyjaciela, który pokazał mi czyjąś twórczość, pokazał mi twoją twórczość i nie tylko twoją, bo też twoich kolegów, którzy współpracują z tobą i też robią fantastyczny rap. Ale tutaj chciałbym dodać, Do czego kieruję, do czego piję. Ktoś może się zapytać, a czemu ten podcast akurat hip-hopowy, co on teraz będzie hip-hopu słuchał? Otóż chciałbym tutaj może zaskoczyć co niektórych. Przecież ja mam 35 lat, ja już hip-hopu dawno słuchałem, może nie mam wyklejone tutaj, czy w jednym mieszkaniu, czy w drugim płyt, ani nie muszą się walać, ani nie muszę... Plakatów nawet... Zip składu nie masz nigdzie. No nie mam. Ale też nie muszę się, nie wiadomo jak ubierać, żeby kultywować hip-hop w sobie. Nie no, ubiór to jest drugorzędna kwestia, i wiesz. Słuchać, oczywiście, nie? Każdy ma do tego prawo, żeby ubierać się jak chce, odwzorowywać. Nie każdy, kto go zobaczył na ulicy, możemy się pomylić, może być ubrany zupełnie inaczej i w płaszczu chodzić. Słuchaj, z ubiorem, jak już ten wątek poruszyłeś, to na początku faktycznie, na początku lat 90. czy w połowie, w drugiej połowie lat 90. było raczej tak, że jak słuchałeś tej muzyki i byłeś w tej subkulturze, bo wtedy to była prawdziwa subkultura.
Nie tak jak teraz, że ta muzyka jest tak popularna, że słuchają jej wszystkie dzieciaki praktycznie, tak? No nie wiem, znasz kogoś z młodych, kto słucha rocka czy techno? No rap stał się, wiesz, totalną w ogóle dominacją w sferze muzyki w Polsce. Natomiast co do tego ubioru, to wtedy, w tamtych czasach, od razu wiedziałeś, kto słucha rapu. Bo tak, miał spodnie szersze niż, wiesz, niż talię Magda Gessler i, kurczę, widziałeś, aha, czapeczka, tak dalej, bluza szeroka, no od razu wiedziałeś, że to jest to, nie? Dzisiaj już tego nie ma, dzisiaj się już to zatarło, możesz się ubierać, wiesz, jak totalny społeczniak, nazwijmy to, i słuchać rapu i być jego, wiesz, wybitnym znawcą i dobrym słuchaczem. Także nie ma już tego podziału, że o, widzę kogoś na ulicy, ten ziomek na bank słucha rapu, no idzie się przejechać tutaj, nie? No istnieje wiele przypadków, gdzie oceniamy, tutaj pójdę bardziej w psychologię, oceniamy, bo takimi jesteśmy po prostu ludźmi, więc warto sobie to przypomnieć i zejść na ziemię ponad wszystko, kiedy coś robimy, dążymy do jakichś celów, oceniamy ludzi, tak się dzieje, tak. Bo to jest podcast o rozwoju osobistym, nie tylko po to, żeby nakręcić na jakiś temat i na razie, i tutaj pojawia się nowy i mielimy, żeby tu wszystko było jasno przedstawione, wyświetlenia. Nie, tu chodzi o to, żebyśmy uderzyli w jakiś dzwon, który ma pozostawić jakiś gong i to później ma dudnić w uszach. Tutaj chodzi w tym temacie o to, że jesteś ty, ja ciebie poznałem i uderzyłem w interakcję, dotarłem do ciebie, poświęciłem czas, żeby dotrzeć, udało się to i teraz tu jesteśmy, to nagrywamy, nie? Więc można, nie? My się przecież nie znamy, tak naprawdę nie widzieliśmy się nigdy, ja zobaczyłem ciebie na teledysku, a teraz na klipie, nie? A teraz rozmawiamy, więc... Bo raperzy, tekściarze to są najnormalniejsi ludzie, tak? Chociaż podobno mają coś w sobie z socjopatów, może coś w tym być, i nieraz są trudni, bo jest też, panuje taki może stereotyp, że charakterologicznie to nie są najprostsi ludzie do kontaktów i tak dalej, ale raczej bym się z tym do końca nie zgodził, różnie to bywa. To jest tak jak w każdym, wiesz, w każdym zawodzie, tak? Masz różnych ludzi. Tak samo rap, tym bardziej, że już jest tyle raperów w Polsce, że wiesz, w co drugim bloku znajdziesz kogoś, kto się tym zajmuje, więc rozlało się to niesamowicie. Fajnie o tym gongu powiedziałeś, że ten podcast ma coś zostawić i jakoś wybrzmieć. Rozumiem, że milionowe wyświetlenie będzie, to gwarantujesz? Ja to gwarantuję już za chwilę, że tego nie puściliśmy, a podejrzewam, no, że ktoś, kto tego słucha, będzie zadowolony i niech wyciąga coś z tego, bo to o to chodzi, żeby pozostawić coś w głowie i zacząć działać. To ma być coś, co powoduje działanie. Że jest akcja, jest reakcja. Jest jak uderzenie młotkiem w palec. Okay. Boli, ale coś w tym robię. Ale to jakiej reakcji się spodziewasz? Ja się spodziewam reakcji twórczej. Takiej reakcji, gdzie chciałbym, żeby przyszli ludzie, przyszli tekściarze, czy przyszli hip-hopowcy, żeby osoby, które są troszeczkę nastrojone na te czasy, gdzie trzeba się pokazywać, gdzie trzeba mieć właśnie sprzęt, żeby wyszli z tym, co mają. Czyli wzięli nawet telefon, podłączany mikrofon, najprostszy, na jacka, nagrali coś, wypuścili. Wiesz, to co mówisz, to się dzieje, tak? To ta rozmowa, z całym szacunkiem, nie sądzę, żeby, chociaż jak kogoś skłoni do rozpoczęcia przygody, to super, no to wiesz, może być, tak? Natomiast to się dzieje, no cały czas pojawiają się nowi twórcy, wiesz, dzieciaki próbują. Dzisiaj jest faktycznie, teoretycznie łatwiej, bo możesz mieć 16 lat, zrobić coś w klimacie, wiesz, cukierkowym, do tego jakiś fajny obrazek i to może zahaczyć. I jeden numer może się okazać hitem i wiesz, wygrywasz internet i lecisz, bierze cię jakieś, wiesz, quality czy coś w tym stylu i lecisz na tym, tak? Także niby jest łatwiej, chociaż uważam też, że jest taki ocean i gąszcz tego, że z tym łatwiej, to nie jest do końca tak. No, temat jest rozbudowany i myślę, żebyśmy musieli z 3 godzinki posiedzieć, bo tutaj tyle jest zależności i nie ma logiki w tym wszystkim. Co zahaczy, co zażre, i pójdzie mocno, a co zostanie w undergroundzie i też niejednokrotnie ma wartość, ale nie zostanie zauważone przez szersze audytorium i jest sobie gdzieś tam w internecie, funkcjonuje, ale wiedzą o tym tak naprawdę ludzie, którzy do tego dotarli w taki czy inny sposób, nie? Tu się nic złego nie zdarza, jest tylko przyjaźń. To moja plaża, prywatna plaża, ale choć pijaj. Tu się nic złego nie zdarza, jest tylko chill out. To moja plaza, prywatna plaza, ale zapraszam, tu się nic złego nie zdarza, jest tylko przyjaźń, to moja plaza. To nie jest tylko hip-hop, jasne, no wiesz, hip-hopowcy, raperzy są normalnymi ludźmi, nie? Robią tak samo kupę,
chodzą do sklepu po bułki, także to wiesz, no... I mają rodzinę. Jasne. Ja jeszcze, wiesz, tak mówię, jakbym był jakimś, wiesz, fejmowym kotem. Natomiast ci w undergroundzie, tacy jak ja, no to są już w ogóle najzwyklejsi na świecie, nie? Często, więc... 9-8 rok, o. Początki. Mhm. Ja bym chciał się dowiedzieć, co tam się w głowie narodziło u młodego Błaszcza, jak to się pojawiło, czy wtedy był Błaszczu, czy wtedy była ksywa Błaszczu, czy te, jak te teksty były pisane, wiesz, wtedy były analogi, nie? Wtedy nie było cyfrówki, wszystko inaczej było, czy było łatwiejsze, czy było trudniejsze, czy to były lepsze czasy dla ciebie? Ty 9-8 wyciągnąłeś pewnie z Freshcats, tak? Bo tam jest lice od 1998. Owszem, było trochę czasu, naostrzyłem noże. I naostrzyłem te noże przez te 23 lata, myślę, faktycznie. A zaczęło się to bardzo zwyczajnie, bo ten 98 rok to jest taka znamienna data i zawsze ją mam, wiesz, wytatuowaną w głowie, bo wtedy mój serdeczny przyjaciel Kamson zaraził nas tym, zrobił technicznie w ten sposób, że mogliśmy siebie rejestrować. To był pierwszy moment, że wiesz, można w ogóle swój głos nagrać, tak? Słuchaliśmy już wtedy pierwszego Wzgórza Ja Patrzy, pojawiały się pierwsze rapy, wcześniej Liro i wiadomo, także te inspiracje są naprawdę klasyczne i dość jak na tamte czasy, innych nie mogło być za bardzo po prostu, bo nie było też nic innego. Ale w oparciu o te inspiracje zaczęliśmy pisać pierwszy tekst. Pamiętam, że byli z nami ludzie, którzy potem w ogóle nie kontynuowali tej przygody, bo był też ESO i tak dalej. I poszliśmy do lasu ten tekst pisać, żeby każdy był w odosobnieniu, w ogóle jakaś mocna wkręta, wiesz. Każdy się wstydził, bo teraz tu trzeba napisać swój tekst, nie? No. To jest dość osobiste. Do dzisiaj dla mnie to jest jakaś metafizyka i taka raczej osobista jazda. Chociaż pisałem też niejednokrotnie w studiu teksty i też to jest wykonalne. Ale na ten 98 rok to było bardzo takie osobiste. Chociaż te teksty były z dupy totalnie, wiesz, tam merytoryki, ciężko było znaleźć merytorykę jakąś, ale napisaliśmy te teksty, zarejestrowaliśmy, zostały zarejestrowane i to był, no ciężko to nazwać pierwszym numerem, no ale no w jakiś sposób tak. No a potem to już poleciało, też u Kamsona w mieszkaniu na pierwszym piętrze sławetnym, gdzie ludzie przychodzili pod okno słuchać niejednokrotnie, co tam robimy z osiedla znajomi i tak leciało. Kamson to jest jedna z tych osób, które... pokazały mi ten świat, wpuściły mnie do tego świata, potem Cyryl, czyli Dymer, dość znany na Bytomiu człowiek od graffiti między innymi, pożyczał pierwsze kasety, Daniel Supiński ze szkoły średniej również, od niego miałem pierwsze kasety, głównie polskie rzeczy. No i tak to poleciało. No i bawimy się do dzisiaj tym. Nie ma odwrotu, to jest wciąż, samych topów, to jest flow. Zalder to pokusz tu stąd, do sobotu. To jest czówka, czysta wczówka, stylówka z bloków. Robi bumbap, to ci buja turba na kautobus. Nie ma odwrotu, to jest wciąż, samych topów, to jest flow. Polecam spakować plecak i jechać do celu. Tak, polecam. Pierwszy w ogóle klip, pierwszy solowy album. Larmo jak Pieron. Pamiętam dobrze, jak nagrywaliśmy ten klip. Skwara. Bardzo ciekawa osoba realizowała ten teledysk i montowała go. A kto to jest? Skwara to jest ziomek z osiedla z Miechowic, właśnie z dzielnicy Bytomia. Dobry chłopak, w Warszawie dzisiaj mieszka, z tego co się orientuję. No i jak na pierwszy klip, wiesz, to fajnie tam poszło. Jest w internecie cały czas ten klip, do polecam. Myślę, że przetrwał próbę czasu, także nie wrzuciłem go z internetu. Pakować plecak i jechać do celu. Posyłam te flow'a, SMS-a bez numeru. Przeliteru, EUASZCZU. Polecam specjal, jestem tu. Czyli te słowa, jakbyś określił je, polecam spakować plecak i jechać do celu, konkretnie. Nie, no wiesz, no banał to jest, tak? No po prostu, żeby odbić od tego, co mamy na co dzień, od tej monotonii, gdzieś się wybrać. No ja przykładowo mam taką odskocznię najczęściej w Beskidach Śląskich. Jest tam możliwość pojechania, co też czynię w miarę regularnie, co przynajmniej raz na miesiąc, raz na dwa miesiące. No i uciekam tam sobie, że tak powiem, czy to z rodziną, czy solo. Natomiast jest inna perspektywa. Ja już się dawno spakowałem i moim celem jest utworzenie podcastu jednego, drugiego, trzeciego, tworzenie treści, przedstawianie dla słuchaczy, żeby ktoś to mógł odebrać. Jedna osoba, jak coś z tego wyciągnie, będzie to mój sukces ogromny. Ja będę się z tego cieszył. Proszę. Tutaj kolejny rok, 2015, terapia uzależnień. Okej. Okay. O, to właśnie Golconda, to jesteśmy niedaleko Golcondy, bo ten kawałek powstał wespół z Kormim, ojcem chrzestnym bytomskiego rapu, zawsze tak go nazywałem.
zrobili kiedyś taką edycję I Love This Game i this w sensie disu, a nie, że tą grę, tylko I Love This Game, że kocham disować, tak? Wygrałem w finale z gościem o ksywie Blockers, to też pamiętam, i właśnie Golconda organizowała to, potem były kolejne cykle. Wziąłem udział w jeszcze jednym, ale tam już nie przeszedłem dalej, bo już były koty naprawdę, które na wolnym stylu, na freestylu po prostu zabijali i to już była poprzeczka za wysoko. Ale fajna rzecz, freestyle ogólnie, bawiliśmy się w to latami, wiadomo, przy zakropieniu dość mocnym i tak dalej, to się odbywało. No to był nasz sposób spędzania czasu. Ale ty pytałeś o terapię uzależnień, o Kormiego. Tak, no jest ten track w internecie, lubię ten track. Mam wyjść na prostą, chyba prędzej wejdę w wannę groską. Ej ty mordo, pozdro, otwieraj klawisz. Nikotyna, kofeina, alkohol, kanabis. Seks, zresztą wiesz jak jest, masz to też. Męż, paść na chwilę, a wpadłeś jak mucha w sieć. Jak mucha w sieć. To jest terapia uzależnień. Chyba wypałem się po uszy. Tutaj jak przychodził weekend, to mnie suszy. Papierosy to po prostu rzuciłem z dnia na dzień, można powiedzieć, tak? To był taki bodziec, bo no też odeszli po prostu na nowotwory, nie? Związane właśnie z nikotyną. No jest ten związek przyczynowo-skutkowy, ewidentny. I to działa na wyobraźnię, to działa na psychikę. No a jeszcze wiesz, mój młody jak mi powiedział, że nie chce, żebym palił, no to już nie było w ogóle dyskusji, nie? Polecam wszystkim książkę Alana Carra, rozpropagował Easy Way, bo to jest łatwa metoda, tak się to nazywa na całym świecie, nie? A te książki to się sprzedały po prostu w milionach egzemplarzy. Zachęcam wszystkich palaczy, którzy chcą rzucić, żeby sięgnąć po tą literaturę, ale są też palacze, którzy nie chcą rzucić i czują się z tym dobrze i oni niech nie sięgają po to, nie? No bo po co? Także polecamy tą książkę, na pewno warto spróbować. Ja na szczęście nie musiałem szukać takich sposobów, bo byłem jakby trzymany mocno w odpowiedni sposób, żebym nie zaczął palić tych papierosów, pilnowany troszeczkę. Trzymany, ale to chciał, jak? W sensie... Ja bym chciał, to bym pewnie palił. Tylko tak, to może od razu powiedzmy sobie wprost, że ja nie chciałem. Ja nie miałem parcia do tego, żeby palić papierosy. Ale próbowałeś? W życiu może wypaliłem 2 centymetry papierosa. Okej, okay. Czyli stakłeś się, nie zasmakowało. W ogóle tak. A to od początku nie smakuje, to się musisz przełamać dopiero, wiesz. Ja tam nie starałem, nie widziałem w tym, na wciąganiu tego i wypuszczaniu, nie widziałem w tym sensu jakiegoś. Sensu żadnego. Bo w tym nie ma sensu, nie ma wiesz, w tym sensu. To chodzi o to, że potęgujesz wydzielanie dopaminy, no bo jak palisz, to w ogóle uzależnienie od nikotyny jest porównywalne z uzależnieniem, to są badania na to, od kokainy. To jest tak mocny środek, nie? To wiesz, to nie jest przypadek, że tyle milionów ludzi pali, nie? Ale są też badania, że cukier taki sam ma silny wpływ, strasznie uzależnia cukier. Można się teraz jest internet, można się tym zainteresować. Oczywiście. Tylko powiem tak ogólnikowo, ale wolimy tego nie widzieć, bo cukier smakuje, powoduje, że jesteśmy bardziej szczęśliwi. Tak, czujesz się dobrze na chwilę, tak? No cukier to jest narkotyk zdecydowanie, nie? Tak jak mówisz, ta świadomość społeczna się podnosi, można znaleźć te informacje, wiesz, 30 lat temu to, albo wiesz, 50 lat temu, kto pomyślał, że papierosy są niezdrowe, nie? No raczej w latach 70., 80. wszyscy palili praktycznie, paliło się wszędzie, w biurach. I było mówione, że to jest zdrowe. Tak, że ogólnie nie ma problemu, tak? No i potem nagle, że to wcale może nie być takie fajne, nie? No przecież reklamy były powszechne odnośnie, wiesz... Z kowbojami. Tak, marki wymieniać. Styl życia, nie? Że tak, to jest męski, wtedy jesteś mężczyzną prawdziwym, jak sobie porządnie zajarasz, nie? Fajkę. Także to wszystko, zobacz, jaka iluzja. Ale minęło trochę czasu i ta świadomość się podnosi, nie? Tak jest w każdej dziedzinie, że ta świadomość wzrasta i fajnie, nie? Czy możesz podpiąć pod nasz tytuł podcastu, pod tą ewolucję twórczą, bo taki jest ten tytuł, to, że porzuciłeś te papierosy, jakoś spowodowało to, że się zmieniłeś? Na plus. Kurczę, ciężko powiedzieć. Nie odczuwam jakiejś... Dobra, odczuwam jedną zmianę taką zdrowotną, bezpośrednią, która faktycznie, którą mój organizm odczuł. To jest przy nocnym zasypianiu nie wali mi serducho mocno. Bo jak paliłem, no umówmy się, że też na serce nie za dobrze wpływa nikotyna, nie? Na pewno. I jak zasypiałem w nocy, jak już jest cisza, wiesz, całkowita w nocy i słyszysz, jak ci wali serducho, nie? I ciężko jest w ten sposób zasnąć. No,
słyszysz te serducho cały czas, obracasz się z boku na bok i wiesz, czujesz się niekomfortowo. Po odłożeniu papierosów nie ma tego. Nie ma tego, wiesz, tętno wraca ci do normy, także to na pewno na plus, nie? No polecam rzucić, kurczę, sam długo, wiesz, papieros był wymówką na wszystko i smakował do wszystkiego. Poranna kawa bez papierosa to była rzecz, która była nie do przejścia. No bo jak, możesz wypić kawę i nie zapalić do niej jednej przynajmniej fajki? No nie ma takiej opcji, bo to nie smakuje wtedy, nie? Dokładnie. Nie wiem, po seksie nie zapalić? Klasyka, nie? Po obiedzie? Po wyjściu z kina? Po wyjściu z kibla? Wiesz, wszystko zaczyna się wiązać z tym papierosem i bez niego czujesz, że jesteś nieszczęśliwy, nie? To jest iluzja oczywiście. Także no trzeba było czasu, żebym to sobie, no trzeba było mocnych bodźców, tak jak wspomniałem, no ale tak wyszło, więc no tyle z tego wyniosłem, że rzuciłem. Nie? Trzeba się skierować na te osoby bądź w tym kierunku, kto to propagował i się zastanowić, kto to był. Koncerny tytoniowe. Tak, jak to robił i gdzie jest ta pułapka, nie? Bo tu bardziej chodzi o tą pułapkę, że teraz się pojawiają nowe pułapki, nie ma papierosów, ale jest coś innego. Coś, co jest jakby substytutem tego papierosa i nie jest papierosem, ale wcale nie jest zdrowsze. Czyli mówisz o jakichś IQOS-ach, tak dalej, podgrzewaczach, tytoniu, elektronicznych papierosach, tak? O elektronicznych papierosach ogólnie, jest nie? Tego sporo, tych substytutów. No wszystko to jest... To jest tak, jakby alkoholik przestał pić wódę. A zaczął whisky. I zaczął piwko, ale słabe piwo, no. Które ma 4%. Codziennie. Codziennie, wiesz, zaczął od jednego, potem dwa, pięć i zatrzymałby się na przykład na 7-8 piwach dziennie, ale mówiłby, że to jest luz, bo to jest tylko piwo, nie? Jedno piwo dzisiaj. Natomiast ilość etanolu by się zgadzała, wiesz. Po robocie także, piwko tego, zimniutkie piwko po robocie. Także to jest, te substytuty, to, no to jest dalej oszukiwanie siebie, ale okej. Okay. Są badania, które wskazują, że no zdecydowanie mniejsze szkody dla organizmu są, nie? Mhm. Przy tych substytutach i to jest pozytywne, umówmy się, nie? Bo jeśli ktoś miałby palić do końca życia po 40 papierosów tradycyjnych, a przerzucić się na e-fajki tak zwane, no to jest to, wiesz, no słuszny kierunek mimo wszystko, nie? Bo te szkody są mniejsze, więc no, na logikę okej, nie? Ja nie chcę z siebie robić jakiegoś kolorowego teraz, żeby nie wyszło na to, że ja... Że nic nie brałeś? Nie piję, nie palę, no nie palę papierosów, a spożywam alkohole, piję, jak to się mówi tak ładnie, okazyjnie, lubię się napić dobrego alkoholu. Co to znaczy dobrego alkoholu? Lubiłem kiedyś piwa, teraz zmieniłem ogólnie dietę, więc piję już czystsze alkohole, mocniejsze piję. Myślałem, że powiesz, że mleko teraz tylko. Mleka nie piję. Nie, no na diecie ketogenicznej to mleko daleko, bardziej w kierunku właśnie mocniejszych alkoholi. Jakiś taki... A to mocne alkohole, powiem ci, nie dla mnie. To nie dla mnie temat. Ale też ilości, w zależności od tego, ile potrzebujemy, nie? Bardziej smakowo. Ja też lubię... Okay. Lubię czasami w cymbał strzelić, nie? Bo, ale nie nazwę tego resetem, normalny tylko jesteś. Po prostu chcę. Chcę w danym momencie, jak chcę pojeździć na rowerze, żeby paść i powiedzieć... Jest taka potrzeba melanżu czasem, nie? Takiego resetu. Co prawda, no umówmy się, że nie jesteśmy coraz młodsi, tylko w drugą stronę to idzie i też zaczynają się pojawiać jakieś zdrowotne problemy. Także powiem ci, że takie mocne melanże to się u mnie osobiście raczej skończyły, a jeśli się zdarzają, to już jest naprawdę od wielkiego dzwonu. Natomiast piwko i to musi być dobre piwo, nie jakieś, wiesz, jakieś kraftowe piwa. Tyskie. Tak, to musi być najlepiej IPA, to musi być gorzkie, goryczka. Hip-hop nie disco, ławki, ustawki, ziomki, bloki, nagrywki, bronki, tak od 90. Ała kijapa, rar co cię wgniata w fotel, betonnie koralowa Rafale, znajdziesz pęły. Następny rok, a to ten sam rok, 2015, środowisko naturalne i cytat, uwaga. Chcę się stąd urwać, wyrwać, rzucić wszystko, to wszystko, tylko jak to moje naturalne środowisko. Rzucić to wszystko, tylko jak to moje naturalne środowisko, tak. No, co ci mam powiedzieć o tym cytacie? No, ja ten kawałek znalazłem, środowisko naturalne, z czym nam się to wiąże. Uderzamy w rodzinę, uderzamy w miejsca, bo tutaj nawiążmy do tego, bo... Przewijasz tematy Katowice-Śląsk. Ja wczoraj byłem w Katowicach, a też mówisz ogólnie Bytom, nie? Tak, no czemu tutaj, Bytom? Z tą identyfikacją jest tak, już ci klaruję. 26 lat mieszkałem w dzielnicy Bytomia. Piękne osiedle, Miechowice. Potocznie Mechtal się mówi na te osiedle. Bloki 4-piętrowe i 10-piętrowe. Nikla Felińskiego, głównie te dwie ulice tutaj, że tak powiem, rządzą. I tam było moje życie, tak? Tam się ukształtowałem jako tako.
I tam się wszystko zaczęło. I mimo, że przeprowadziłem się później do Chorzowa, a teraz obecnie już od 10 lat mieszkam w Katowicach, cały czas ta identyfikacja najmocniejsza jest jednak z tym, wiesz, starym osiedlem. Pierwsza ośka, pierwsza ekipa to jest coś, co zostaje ci no zawsze w bani, nie? No i to jest to, nie? Bo tu w tym cytacie mamy: chcę się stąd urwać, wyrwać, rzucić to wszystko. Dlaczego? No masz tak czasem chyba też, nie? Są takie momenty, że masz dość wszystkiego, chciałbyś tym pierdyknąć i wiesz, i żeby cię wystrzelili w kosmos, nie? No, tylko tyle, nie? Tu też nie ma jakiegoś podwójnego, wiesz, potrójnego dna. No każdy ma takie momenty, nie? Że po prostu ma serdecznie dość tego padołu łez i chciałby, że tak powiem, zmienić coś, nie? To wszystko zależy od naszego stanu, wiesz, psychofizycznego. Teraz jest ok, a za miesiąc może być inaczej, a za 5 lat może być zupełnie inaczej. Więc trzeba tutaj też, wiesz, dbać o to, żeby ta psychika razem z fizyką były w symbiozie, nie? No zgodzę się z tym. No są takie chwile, każdy takie chwile ma, gdzie wkurw jakiś przychodzi i chcemy pizgnąć wszystkim i zostawić. No są takie chwile, to prawda. Nie raz każdy miał. No, nie wierzę, no, że ktoś, kto jest biedny, bogaty, że nie ma. To jest ludzkie, to są odczucia. Nie ma takiej możliwości, że ktoś, kto żyje na tej planecie, nie miał takich chwil. No. To Amerykę też nie odkryliśmy, nie? Mówimy o rzeczach oczywistych. Banał, jak najbardziej. Tak? To jest banał. A jak ktoś mówi, że nie ma takich chwil i że każdy jego dzień jest kolorowy i skacze w podskokach, oglądając, wiesz, jak tęcza powstaje i przy zachodzie słońca aż płacze ze wzruszenia i jego życie na tym polega, no to jest jakaś utopia, nie? To nie wierzę. Chociaż oczywiście można być szczęśliwym przez długi czas i tego absolutnie nie neguję. Natomiast życie jest nasze tak skonstruowane, że są i te piękne chwile, niesamowite, że serducho po prostu, wiesz, pęka w pozytywnym sensie. No i są niestety te gorsze, nie? No nie ma tak, że lecisz cały czas na tym dobrym, nie? To było za fajne, no. Ja na pewno się nie zgodzę z takim powiedzeniem. Jak osobiście nie lubię, mam do tego powód. Co cię nie zabije, to cię wzmocni. No, jest takie oklepane, nie? Co cię nie zabije, to cię zdołuje, nie? I to zazwyczaj jest używane przy właśnie opowieściach o papierosach, że na coś trzeba umrzeć. No tak, co, tak. Co to znaczy w ogóle? Ja sobie też tak tłumaczyłem, nie? Przez 19 lat. No bo umrzemy w końcu, tak? Przyjdzie ten dzień. I nie uciekniemy od tego, nie? No ale kurczę, no po co się dobijać samemu? Z drugiej strony, jeszcze na sekundkę wracając do tych papierosów, bo temat nie jest na cały odcinek, zawsze w tym była jakaś ucieczka dla mnie, jakiś przyjaciel. Potem już traktujesz te papierosy jako przyjaciół, że to są twoje ziomki, bez których sobie na bank w życiu nie dasz rady. Zobacz, jakie to jest chore, nie? No. Ale uzależnienie ma taką moc. No. Jest to szczerze powiedziane. Ja nie słyszałem jakby od nikogo nigdy w życiu takiego określenia co do papierosów, bo tak normalnie to były palenie papierosów. Wychodzę, palę, wrócę i zazwyczaj nerwy, bo trzeba zapalić, a jak już się zapali, to już nie ma nerwów? Co się z nimi stało? Uleciały? One są na chwilę uśpione, wiesz? One są na chwilę uśpione. Oszukiwanie. I oszukujesz mózg. Tak, oszukujesz mózg. Przez ten moment, przez te 3 minuty, jak palisz, ta dopamina rośnie, czujesz się na chwilę lepiej, ale co z tego, jak potem siada znowu wszystko, nie? I to jest błędne koło, bo musisz za 15 minut, za 30 minut zapalić następnego, jeszcze następnego, no i to jest ta pułapka, nie? Ta karuzela. Kiedyś będę chciał poruszyć też taki temat, bo tutaj mamy papierosy, już w narkotyki nie wchodzimy, bo nie chcę nawet w to wchodzić, bo to jest w ogóle zło totalne i tego bym nie chciał poruszać. Narkotyki to zło. To zło, nie, brać tego gówna. I lepiej się do dobrego trunku napić jakiegoś, zdecydowanie, czy z produkcji, tak to się mówi, domowej. Ale tak zwane miękkie też odrzucasz? Jakiekolwiek. Ja jakiekolwiek nie chcę nic, żadnych takich tematów, a bardziej dobra książka, no rozumiem, drineczek. Jasne, nie, jasne. No tak się śmieję, nie? No, tak. Alkohol też się napić, alkoholu bardziej przy tym przystaje. To mnie interesuje i a tak to co, jestem bardzo wdzięczny. Co sądzisz o krajach, które zalegalizowały marihuanę na przykład? Uważasz, że te rządy są chore, co mogę sądzić? Żeby się przygotować do takiej rozmowy, to trzeba mieć jakby informacje na plus i na minus. I ja uważam, że skoro jakiś kraj, a na pewno są tam ludzie, którzy są o wiele bardziej inteligentni ode mnie, bardziej oczytani w tym temacie i wiedzą coś, mają i wiemy, że są na to badania, że jest też marihuana na przykład legalna,
która jest sprzedawana, jest leczniczą marihuaną. W aptece sprzedawana, tak. To już w Polsce się dzieje też. I dla ludzi, którzy tego potrzebują, czemu nie, jeżeli to działa? Co do medycznej marihuany, no na pewno, tak. Stwardnienie rozsiane to jest dolegliwość, przy której marihuana na pewno łagodzi, no bo to już badań jest mnóstwo. I przeciwbólowo, tak. Przy jakichś już przewlekłych chorobach, tak dalej, nie? Tak, i słuchaj, dzieci z padaczką lekooporną, tak samo, nie? Przyjmowanie THC w połączeniu z CBD, bo to są dwa kanabinoidy, które muszą razem występować, wtedy jest ten potencjał medyczny, nie? To działa po prostu dobrze na te dzieciaki, nie? Więc no tego... Fajnie, że jest u nas już ta medyczna, nie? Uważam. Tylko tyle, nie? Nie będziemy wchodzić w głębiej w temat, bo co do rekreacyjnej, no to są, wiadomo, już zdania indywidualne, nie? Ale temat warty poruszenia, bo... Jest mnóstwo tematów takich prozdrowotnych, które się jakby pokazuje w internecie i za to właśnie powinno się też delikatnie pochwalić i YouTube, który jest kopalnią wiedzy i teraz jakby takim największym chyba źródłem informacji, gdzie wpisujemy jak się szyje bluzy i podejrzewam, że znajdziemy taki film. Ja nie wiem dokładnie, czy taki jest, ale podejrzewam, że znaleźlibyśmy coś. No YouTube to jest potężne medium, no. Ja tam YouTube'a chwalił nie będę, bo zasięgi mi skurczybyki, no, że tak powiem, wiesz, algorytmy nie działają na moją korzyść, tak? Także ja ich tam nie będę propsował, ale jest to ogromne medium. Jest plus i jest minus, nie? Tak, tak. Że to ale tak dobrze, działa. Dobrze, że jest, tak? Bo faktycznie można z tą muzyką wejść do ludzi. Zakładasz swój kanał, z czym też lata walczyłem i mówię, a znajomi mówili, załóż swój kanał. Ja mówię, po co swój, jak na moim to w ogóle nie będzie szło. Dzisiaj z perspektywy wiem, że 10 lat temu powinienem założyć swój kanał i sukcesywnie go budować. No ale widzisz, no na błędach się uczymy, nie? Na błędach, no też to nie były jakieś wielkie błędy, bo moje rzeczy są na kanałach, nie wiem, Haha Bytom, Silesia Crime, Środowisko Miejskie. Także one funkcjonowały w tej przestrzeni, ale swój kanał to jest swój kanał, wiesz, budujesz sam interakcję z tymi widzami, już niezależnie ile by ich było, tak, czy ich jest, czy masz odsłuchań klipu, obejrzeń klipu, czy odsłuchań tracku 300, czy 3000, 30 tysięcy, 300 tysięcy, czy 3 miliony, to cały czas ta interakcja polega na tym samym, że ty widzisz reakcję tych, nazwijmy to, fanów, odbiorców, i obserwujesz to, i to jest twoje, tak? To jest twój kanał. Niezależnie, tak jak mówię, od tych zasięgów. Więc no, trochę za późno, ale założyłem w końcu swój. No. I dobrze, ja dzięki temu też mogłem coś odsłuchać i zobaczyć klipy, bo na pewno są ciekawe. Jest, ile tych klipów jest dokładnie teraz? Tam... Kurczę, na kanale ile jest klipów? Moim, tak? Wyszło, ostatnio wyrzucałeś po ile? Fresh Cats nie jest na moim, a są trzy. Jeszcze jest z Artem pierwszy z singli Meteoryty, więc są cztery klipy na ten moment i jest już połowa albumu, bo połowa tego albumu jest już na YouTube w sensie audio i sukcesywnie co 2-3 dni kolejne traki wrzucam, więc lada tydzień będzie cały album też na YouTube. Znajdziecie go też na Spotify'u i tak jak wspomnieliśmy na stronie albumholocaust.pl jest ten album w wersji fizycznej. Całe 30 ziko, serdecznie zachęcam do zakupu. Ja już swój kupiłem, mam nawet podpisany, także zachęcam. A możesz taką akcję zrobić, coś takiego, że na przykład od momentu, kiedy słuchacze będą odsłuchiwać ten podcast, wypuścisz ileś płyt podpisanych? Na przykład powiesz... Mhm. Wiesz co, no można, no jasne, jak najbardziej. Wiesz, jak ktoś kupuje album, tam są uwagi, nie? Jest rubryka uwagi i wystarczy, że dopiszę, poproszę o podpis i będzie go miał, nie? Jakbyś wiedział. No. Ale ja wiedziałem, że przyjdziesz. Tak, przyjechałem osobiście, podpiszę ci to fizycznie, a nie na odległość, człowieku. Na wyłączność, dobrze. Tak, jeszcze ci może flamaster zostawię, ale nad tym jeszcze myślę. To jest nowy flamaster. To muszę rozkminić dzisiaj, jeszcze, dzisiaj jest kupiony, świeży. No. Dobrze, lecimy dalej. Mamy tutaj... Lecimy dalej z dochodzimy do jednego z moich ulubionych klipów. To był One Shot. Za chwilę powiesz, kto go nakręcił. Jest to znana osoba. Osoba mnie... publiczna. Oczywiście. Oczywiście dobry sportowiec. Można go nazwać sportowcem, dobra, bo on to już nim wiem, jest. Tak, to jest Banoci. Bardzo mi się podoba ten klip. Jeszcze jest tam napisane dokładnie, że jest to One Shot. Świetne ujęcia. Tak, na końcu jest jeszcze zajawka taka. Miejsce gdzie... fajne, wiesz. No, jest dużo kozacko. Miejsca robi. To jest akurat Oświęcim i dawna fabryka amunicji. Tam w czasie II wojny no, więźniowie przymusowi robili dla nazistowskich Niemiec amunicję, nie? Do ich
narzędzi zbrodni, także no niefajna historia, ale znaleźliśmy te miejsce, straszny mróz był, tam było chyba minus 15 stopni jak to kręciliśmy, czy minus 12 i dało się to odczuć, ale Marcin fajnie to ogarnął, wszystko na one shotcie faktycznie, sprawdzajcie to, Węgiel, rzecz sprzed kilku lat. Węgiel Śląsk. Puza, zasysam powietrze, za to ręczę, podnoszę poprzeczkę, sobie nie tobie, to proste podejście, nie chcę być tobą, nie dużo solo, chciałem od zawsze iść inną drogą, wsparcie bliskich i każde słowo, wsparcie ludzi, którzy są tu obok, nie jest łatwo, czuję, że warto poświęcać czas, filokiem i kartką, to mnie napędza, daje mi wewe, to jest mój węgiel, węgiel, jak węgiel Śląsk, to jest mój węgiel, węgiel. Muszę powiedzieć, że Mario jak wjeżdża, to jest coś takiego, co mnie zafascynowało, że ja wielu osobom pokazuję, mówię, poczekaj teraz, słuchaj co będzie, nie? Jest taki konkretny wjazd. Spoko. Jest, tak mi się to podoba, jest taka moc, po prostu ten, ma takie flow, jest taki, kurczę, czemu on nie nagrywa w ogóle? On się bardzo cieszył, że go zaprosiłem do tego, bo trochę go odkurzyłem, nie? No. Bo on już trochę właśnie odwiesił wtedy tego Majka, a ja mówię, dawaj Mario tutaj, napisał. Przyjechał na klip. No dobrze, dobrze to wiesz, wspominam. Mi się tak to spodobało. To jest tak charakterystyczne w tym klipie, bo tutaj widać, jest świetny gość, który robi ujęcia. Jesteś ty, jest jeszcze kolejna osoba, o której za chwilę powiemy. I Mario jak wjeżdża, to jest takie flow. Mi to utkwiło, jak technicznie sadra tam w głowie, jakbym miał jakąś chorobę psychiczną. Ja cały czas to słyszę i gdziekolwiek, gdzie przechodzę, to gdzieś mi się nawija. No. Węgiel Śląski, ja wiem, że to jest tam ten. Jeszcze trafiliśmy z jedną rzeczą, to znaczy ze światłem. Zobaczysz, jak gajdzik, ostatnia zwrotka jest i wychodzimy, że tak powiem, w trójkę już na prostą, to robi się taka łuna świetlista. Słońce tam bardzo dobrze zagrało. Tam się po prostu udało trafić, wiesz, idealnie z tym światłem, ze słońcem. I to też zrobiło robotę. To są te detale potem, które rzutują na całość, wiesz, tego, jak to wygląda na końcu. Trochę szczęścia trzeba też w tym mieć, nie? No. No bo światło światłem, ale naturalne światło zawsze zrobi tą robotę, wiesz, jeszcze bardziej. Majestatycznie to wtedy wygląda, nie? No pomysł był świetny w ogóle na te przejścia. Na to, żeby to w taki sposób wykonać, jest kozacko. No i na końcu wychodzą wszyscy, tam są też chłopaki z Dabob właśnie, czyli Cellar Art. Tam jest też Pewniak z Bytomia. A kto nawija tam jeszcze poza Mariem i tobą? No nikt więcej. Nie, tylko jestem trzecia ja, osoba. Mario i Gajdzik. No to Gajdzik. Gajdzik, tak. Czyli o nim trochę jeszcze. No, robi cały czas swoje Gajdzik, także on tam trzyma się z chłopakami z Chorzowa, z tego co kojarzę, tak? KNS, Chris, pozdro chłopaki. Także cały czas bawią się swoje rzeczy, całkiem fajny poziom prezentują. Że jest trochę tego rapu lokalnego, undergroundowego dookoła. Taki postapokaliptyczny styl jest, nie? Gdzie widzisz, że jest. Znaczy, widzisz od razu, że jakaś się wkrada niepewność, coś się dzieje, nie? Taki był zamysł zdecydowanie. Tak. No i wiesz, znowu miejsce, tak? Czyli te pstrąże, te opuszczone budynki, których już notabene nie ma, bo dowiedziałem się jakieś pół roku po tym klipie, że to zburzyli całkiem. Więc to był jeden z ostatnich momentów, że mogliśmy tam zrobić robotę. A tutaj wjeżdżamy, 2020, już mamy rok. Meteoryty. Poszło. Tak, i mamy tutaj cytat. Może to kara od ziemi jest dla nas, że wypompowaliśmy z niej wszystko co sobie miała. Tak. Mhm. To jest ciężkie, to jest coś takiego, co uderza. Nie, ten numer faktycznie, wiesz, jak się pojawił temat pandemii na świecie, to co trzeci raper pisał o pandemii. Mi też się to zdarzyło właśnie w tej formie, ale myślę, że ugryźliśmy to trochę inaczej i też ten klip to w ogóle amatorsko totalnie, jeśli chodzi o sprzęt, bo tam nie było żadnego wyszukanego sprzętu, ale tam też chodziło o klimat. Potem Jacek dostał to do montażu, a on już tam, wiesz, pokręcił gałami, wiedział co zrobić z tym, żeby to mimo słabej jakości nagrania miało klimat i charakter, nie? A taki old school jakby jest. Znaczy jest tam, bo można to odszukać. Czarno-biało jest auto. Trzeba było zepsuć ten obraz jeszcze bardziej, żeby on wyglądał, wiesz, okej, nie? W połączeniu oczywiście z tymi shotami, obrazkami kolorowymi dla kontrastu, wiesz, typu pożar w Australii, lodowiec topniejący, tak dalej. Także to, wiesz, często to się odbywa na zasadzie kontrastu, nie? Tu masz czarno-biały obrazek undergroundowy, kolesia, wiesz, Silesi, który rapuje, kurde,
właśnie w takim, a nie innym stylu, ale to jest przełamane kolorowymi obrazkami pokazującymi, że Ziemia krzyczy, nie? Także no, lubię ten numer. W ogóle to jest też z artem zrobione i to zapowiada naszą rzecz, która będzie, no myślę, w tym roku uda się to zrobić, bo mamy większość nagrane, nazywa się to Gorzka Czekolada. To jest ten bardziej mroczny? Coś takiego? No jest mroczny, tak, tak. To słyszałem gdzieś właśnie w winylowych, jak... Tak, tak, ten projekt, tak. Gorzka Czekolada, czyli wiesz, z założenia on ma być ciemny, klimatyczny, mroczny, tam... Nie będzie, wiesz, wesołych piosenek, nie? Małe są, nie jak pilko zbiera, choćby świat miał się skończyć i nara. Chwilę po tym, jak się tu Australia dopala, to nie dopalać. Władze chce karać, a ten trakt to jest dla łaków dożywotna kwarantanna. Prawda objawiona w studiu, nie na studiach. Wiarygodne dane mówią, że niepewność jutra pozbrane to układ. Coś tu się z koinki urwało, jeszcze będzie pięknie, to jest pewne jak wypsona truna. I poleciliśmy z tym meteorytem. Mhm. Ciekawy klip, czyli mamy takie kontrasty duże, kolory, mamy czarno-biały, jest dobra ekipa. Tam, ile tam osób było? Przypomnijmy, kto tam był. Też, wiesz, tam też chłopaki z Dabob, tak? Cellar Art i ich koledzy z kolei, nie? SKHT. Jeszcze SKHT tam był. Pozdrawiam wszystkich, którzy byli na tym klipie i nam pomagali. No, na mnie też wpłynął, także ja pozdrawiam. Są to, jest to taka twórczość, myślę, że dla takiej osoby, która to robi, na pewno dobre słowo gdzieś tam będzie odebrane w odpowiedni sposób. Takie nawet jak moje słowo, bo na mnie to wpływa i ja do tego dotarłem, mhm. I chciało mi się tego posłuchać, znalazłem na to czas, żeby się na tym zatrzymać. Ten kawałek się dobrze przyjął, dość, wiesz, został zrobiony za 0 zł, bo tam naprawdę, no wiesz, nigdzie nie wyjechaliśmy, to jest nagrywane pod Chrzanowem gdzieś. Tam nie ma fajerwerków w tym klipie, ale on dobrze, dość dobrze poszedł, jak na moje standardy, że tak powiem, zasięgowe. Ale zrobić taki klip, no to ja bym takiego klipu nie zrobił. Tutaj zasługa Jacka, chłopak z Warszawy, bardzo dobra osoba, rzetelna, wiarygodna i utalentowana. Także pozdro, Jaco. Pozdro, tam jest profeska, pełna profeska. Tak, to jest ten człowiek, który ze mną poleciał, wiesz, na wakacje klipowe, nie? A ja bym chciał nawiązać do ekipy Czorny Rap. Czujesz jak tym, czorny dym, snujesz się w tym. Czorny Rap, patrz jak to śmigo, jak chłopcy stąd idą, zaś zazdrosnym gnidą. To czorny rap, szalichanej sedur śpiewą. Czorny rap, brat, patrz jak to śmigo, jak chłopcy stąd idą, zaś zazdrosnym gnidą. To czorny rap, szalichanej sedur śpiewą sam. To czorny rap, brat. No i co? I była inicjatywa, Czorny Rap, troszkę wiesz, coś jak Wu-Tang śląski, czyli dużo osób, zrobić porządne bydło. Do tego charakterystyczne było, że wszystkie teksty musiały być w gwarze śląskiej, nie? Co jest dość unikatowe, bo nie kojarzę takiego składu przynajmniej, no bo wiesz, pojedyncze osoby, które nawijają po śląsku, funkcjonują, nie? W przestrzeni. Choćby Rufiok, czy Bu czasem też gwarę wrzuca. Natomiast ekipa, w której jest kilka, czy nawet kilkanaście osób, bo tam w pewnym momencie do tego chyba nawet doszło, no to było na skalę ogólnopolską nowe zjawisko, nie? Szkoda, że nie pociągnęliśmy tego dalej. Jest kilka klipów w internecie, tam jeden naprawdę fajnie się przyjął. Także sprawdzajcie te rzeczy, Czorny Rap. Niewykluczone, że to jeszcze wróci w jakiejś formie. Musimy pogadać z chłopakami. Wszystko jest możliwe, bo na pewno jest potencjał w tym projekcie. Z uwagi na jego, wiesz, unikalność, nie? Chcę po koncertach odespać, nawet nie pyta jak to jest, a poczuć się jak wtedy, kiedy? Raczej dawno. Zapomnieć, że coś było za mną i płynąć jak kapria. Zwykle tu się czuję, jakbym tutaj robił cardio. I tak naprawdę to już nie wiem jak to jest, nie? Poczuć się jak wtedy, kiedy? Raczej dawno. Zapomnieć, że coś było za mną i płynąć jak kapria. Zwykle tu się czuję, jakbym tutaj robił cardio. I tak naprawdę to już nie wiem jak to jest, nie? Poczuć się jak wtedy. Delektuje się wiatru bryzami. Delektuje się wiatru. Także musimy się, Błaszczu, cofnąć do roku 2019, bo mam tutaj dosyć ciekawy cytat. Na pewno go znasz dobrze. Nawiązuje on do tematyki sportowej troszeczkę. No. I na pewno do jednej autobiografii. Sport to zdrowie. Dokładnie. Jeszcze za czym, tutaj to naleję kawki, bo tu widzę, że... Proszę bardzo.
żeby nie było. No, na dobrą kawę zawsze jestem na tak. Uwaga, uwaga, nalewam. Polecamy kawa z tłuszczem, olejem kokosowym albo masłem klarowanym. Sprawdzałem, naprawdę ciekawa opcja. W jednym z odcinków nawiązuję o moich rutynach, bodajże pierwszy odcinek podcastu Remedium, bo to jest właśnie podcast o rozwoju osobistym, a moim gościem jest Błaszczu. Elo, elo. I co ty, Błaszczu, jeszcze robisz poza tymi rapsami? Jesteś też tekściarzem. Syna wychowuje, koegzystuje z żoną. Tak, bo rodzina. Tak, rodzina tak, jeszcze jest. Familia to jest coś, co jest na co dzień, nie? I to jest chleb powszedni i to jest coś, co też mnie trzyma, myślę, w ryzach dość mocno i fajnie, bo potrzebuję czegoś takiego. W ogóle nie wiem, jako kawaler jakbym funkcjonował, no pewnie trochę inaczej, nie? Bo inne nawyki się łapie wtedy i tak dalej, a tutaj to sprowadza troszkę na ziemię, nie? Syn to jest coś, co mnie napędza. Wypijmy za rodzinę w takim razie. Myślę, że musiałem do tego też dojrzeć, bo... Bo pierwsze lata nie były takie, że od razu to poczułem. Bycie rodzicem i bycie, powiedzmy, dobrym, jeśli tak można nazwać, ojcem. Musiałem do tego dojrzeć na pewno emocjonalnie. I myślę, że teraz jestem na tym etapie, że no, fajnie spędzamy czas z młodym. Wiem, co mu chcę przekazać. Mamy jakąś nić porozumienia i ta relacja jest zdrowa. Także to mnie bardzo cieszy, nie? No tam słyszałem, że chodzicie, gracie sobie wspólnie w nogę. Sorry. Tak, tak, w nogę jak najbardziej. Młody, wiadomo, jak co drugi chłopak chce zostać piłkarzem. Mieliśmy epizody i na Gieksie, i Sparta Katowice, także przerobiliśmy troszkę tych klubów. Na razie do klubu nie chodzimy żadnego, ale boisko szkolne jest niedaleko, więc staramy się tam być przynajmniej te dwa razy w tygodniu. On też zawsze swoich znajomych tam bierze, bo lubią grać z kimś dorosłym, wiadomo. Także dla nich jest frajda, jak ja przychodzę. Bo wiesz, okiwać dorosłego, to ja wiem, jak ja byłem, wiesz, dzieciakiem. I jak przyszedł ktoś dorosły, tak się go okiwało, to wiesz, ego rośnie, nie? I czujesz naprawdę satysfakcję, że no, ja cię kręcę, faceta dorosłego okiwałem, nie? Mhm. Więc tak, tutaj mamy z młodym wspólne jakieś zajawki. No, kocha Lego też, nie? To akurat, wiesz, to nie jest moja dziedzina, ale on uwielbia to, ma już potężną, dość pokaźną kolekcję tego. No i poszerzają cały czas, nie? Także Lego to jest jego zajawka. Cieszę się, że ma zajawkę jakąś. No bo sam wiesz, dzisiaj siedzenie, wiesz, cały czas przy YouTube, no to nie jest najlepsza opcja, nie? Ogólnie są to klocki, nie? Które prowadzą do czego? Do tworzenia. Tak, i wiesz... Rozwija się kolorowe klocki. Tak, umysł, wiesz, kształtuje się ta... I poczucie jakiejś, nie wiem, geometrii i... buduje wyobraźnię. Przez przestrzeń. Nie? Przez, nie? Tak, tak, tak. Bo my sami sobie ograniczamy tą przestrzeń. No, mamy tyle, ile klocków mamy, to zbudujemy to, co mamy, nie? Z tego, bo czasami są też takie jakby zabawki z tych klocków, które już wiemy, co z tego powstanie, ale są też klocki, na pewno ma dużo tych klocków, których mógłby coś zbudować. Takiego, nie jest pewien, zaczyna i tworzy, nie? To jest wspaniałe dla takiego młodego chłopaka rozwijającego się. Tutaj muszę sprostować, on wie, jak już coś kupuje, nie? Jak wiesz, już wie, co chce, to wie, co chce, nie? No. Czyli to raczej Star Wars, teraz jest ta fascynacja, wiesz, a to jest Lego, to jest tak szeroka w ogóle dziedzina, że samo Star Wars, to tego masz mnóstwo, nie? Tych światów, wiesz, marketingowo oni tak to napompowali, że koniec, nie? Także tak na dobrą sprawę do końca życia możesz kolekcjonować Lego i nie zbierzesz wszystkiego w ogóle, krople zbierzesz, nie? Fajna dziedzina, kształtuje na pewno mózg, nie? A ty układałeś kiedyś klocki? Oczywiście, tak. Miałem za dzieciaka, ojciec był w Anglii, przyjechał, przywiózł dolary czy funty, poszliśmy do Peweksu, tam dostałem, wiesz, jakieś paczuszkę, dwie, także było coś, nie? Pamiętam, też, że było. Tak samo, też miałem takie klocki, pamiętam, zbudowałem z tego jakiś taki... czy pistolet, czy taki karabinek, bo to jak to chłopaki tam gdzieś się bawiło w wojnę, albo się robiło samochody różnorakie, nie? No tu rozmawiamy o tym temacie, wchodzimy na temat rodziny, gdzie rodzina to jest fundament, nie? Ja odczułem, dzięki tobie mogłem się znaleźć wczoraj, odwiedzić cię w twoim domu, za co bardzo dziękuję, jest to dla mnie bardzo znaczące. Ja czułem tam tą więź po... tą atmosferę, mimo tego, że byłem tam zaledwie albo aż kilka godzin nawet, można powiedzieć, jest ta atmosfera i widać po tobie, że jesteś rodzinnym człowiekiem. Family man, nie?
No tak, tak to idzie w tą stronę, wiesz, ziomki trochę odchodzą na bok z biegiem czasu, a ta rodzina to, wiesz... Ale tworzysz nadal, ta płyta jest, nie tworzysz. No tak, nie, no to jest coś, czego wiesz, oni wiedzą, że mnie nie zabiorą, nie? Młody mnie już pyta, tata, ale to już ostatnia twoja płyta, ale mówię, młody, jedź do pokoju się pobawić, nie? Nie irytuj mnie. Także on wie, że tutaj nie wygrają z tym, dopóki ja będę chciał to robić, tak? Bo też może przyjść moment, że powiem, wiesz, jestem wypalony, nie ma tej zajawki, robię sobie albo dłuższą przerwę, albo zawieszam mikrofon na kołek i elo, nie? Wiesz, młody już jest nastolatkiem. Więc to już nie jest dzieciak 3-4 latka, że mu wszystko wmówisz, on już ma swoje zdanie, on się postawi, wchodzi już, wiesz, w konwersację, w rozmowę, ma swoje ja, ale to jest też fajne, nie? Bo już wcześniej było tak, że a dziecko, wiesz, to tam wszystko wmówisz, wszystko powiesz, wiesz, łyknie. Tak, dzieci, ryby i tak, tak dalej. Tak, a dzisiejsze dzieciaki, uwierz mi, że to jest zupełnie co innego niż nasze pokolenie i nasze dzieciństwo. Pomijam fakt, że wiesz, on nie biega na placu z patykami i z chłopakami na trzepaku, nie siedzą po całych dniach i tak jak my, że w tą piłę chodzi grać. Natomiast oni mają inne fascynacje, inne inspiracje. Teraz wiesz, co drugi chce być youtuberem, wiadomo. I wszystko idzie w tą stronę. To znamie naszych czasów nowych, nie? Tak, tak. Inne dzieciaki to są, inne dzieciaki, ale wiesz, emocje i odczuwania mają te same, nie? I pragnienia niejednokrotnie też. No fajnie patrzeć, jak się młody człowiek kształtuje, jak się zmienia, nie? Bo nawet fizjonomia, wiesz, jak zdjęcia pooglądam sprzed 3, 5, 8 lat, no to jest, wiesz, on już tak urósł? Niektórzy zaznaczają sobie na drewnianych belkach. Kiedyś tak przynajmniej widziałem coś takiego, kto zastosował w domu, że miał tyle wzrostu albo tyle, albo przyklejają takie nalepki, które właśnie symbolizują, jaki to był wiek, jaki wiek tego dziecka i jaki miał wzrost. No jest to coś ciekawego, można stosować. Jest przystojniacha, na szczęście nie po tatusiu, wiadomo, ale jest przystojniacha, także wróżę mu ciekawe sytuacje, że tak powiem, damsko-męskie, nie? Bardzo się cieszę, że poruszamy tematy rodzinne. Jest to bardzo ważna sprawa i powinna być poruszana. Chodzi mi to o to głównie, że są lata lecą, a słyszałem liczbę 17, tak? To jest 17 lat już w związku. No tak. Faktycznie 18 rok leci. 18 rok 18, leci. Tak, tak. 18 w 2003 roku poznałem się z moją małżonką i to było, słuchaj, w mega klubie, legendarny klub hip-hopowy swego czasu też. Tam też metal też był. Ale w latach, początek 2000, to był rap, dominował. Wszyscy z Polski przyjeżdżali do mega klubu grać, Warszawski Deszcz, tak dalej, no wszystko. Byliśmy tam na takich koncertach, że po prostu poezja. No i tam się poznałem ze swoją żoną właśnie na jednym z koncertów, na którym notabene grali moi znajomi jako Progres. Ja wtedy nie grałem z nimi, bo tyle co wróciłem z zagranicy i nie uczestniczyłem aktywnie przy tym projekcie. I oni grali jako support przed Acetoholics, którzy notabene byli później uznawani za hip-hopolo bardziej i dość duża dyskryminacja była tej ekipy. Natomiast przed Acetoholicsami faktycznie chłopaki ode mnie grali i tam przypadkowo trafiłem na taką czarną 20-latkę i no jesteśmy prawie 20 lat razem, nie?